Dwór żyje cały czas. U nas już przedświąteczny klimat, atmosfera i spotkanie. Dzisiaj gościmy naszych przyjaciół z Ukrainy i z Francji. Wieczór i dzień dzisiaj poświęcony jest tradycji pieśni ukraińskiej. Ale już za tydzień, 11 grudnia od godziny 13:00 zapraszam na drugą edycję Jarmarku Bożonarodzeniowego. W podobnym klimacie, w otoczeniu chałup i dworu w Wygiełzowie rozpoczynamy drugi Jarmark Bożonarodzeniowy, pełen licznych atrakcji przy wyrobach i rękodzieła, i artystycznych, i takich naszych, spokojnych, wiejskich, skansenowskich. W dworze z Droginy już od kilku dni panuje prawdziwie świąteczny nastrój, co możecie zobaczyć tutaj wokół nas. A za tydzień w skansenie w Wielzowie ten nastrój jeszcze się wzmoży, bo zapraszamy Państwa 11 grudnia od 13 do 18 na drugi Jarmark Bożonarodzeniowy. Przygotowaliśmy w plenerach skansenu, w urokliwym, pięknym, malowniczym miejscu. Zaprosiliśmy ponad 40 wystawców, którzy będą prezentować swoje rękodzieło. A w programie, który zaczyna się o 13, kończy o 18, koncerty na małej scenie. Najpierw koncert w kościele, a na małej scenie dzieci i młodzież z grupy Pro Jazz, Kasia Wodeń z zespołem i na finał gwiazda tego jarmarku, duo Performance. No i ponad ma być Mikołaj lata. Tak, ma być również Mikołaj, który będzie rozdawał prezenty. Będzie również rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Przygotowaliśmy również warsztaty. Poprowadzi je pani Ania Koblak z robienia światów i również z dekorowania świątecznych pierników. Zapraszamy do skansenu.